Kolejny zwykły dzień w Baldur's Gate 3. Generalnie w poprzednim odcinku uratowaliśmy Halcyona. I tu jest w ogóle, wiąże się taki ciekawy wątek, bo na dobrą sprawę wiadomo, że Halcyon jest ten dobry, ale my jesteśmy chaotycznie neutralni i generalnie niekoniecznie musimy mu pomagać. Ja mam takie podejście dosyć biznesowe na dobrą sprawę. Zobaczmy, co będą nam mieli do zaoferowania ci drudzy. Na razie faktycznie ci drudzy, ta gałganica, którą zabiliśmy, nie miała nic totalnie do zain... I generalnie gobliny faktycznie trochę mnie irytują. Aczkolwiek jeszcze mamy do porozmawiania z dwoma przywódcami i jestem bardzo ciekawy, czy dowiemy się od nich czegoś ciekawego, co nie? A sprawdźmy to, co nie? Może dowiemy się czegoś ciekawego. Może będzie coś takiego, co dziennik podróży przez Podmrok w ogóle. Dziennik został zaktualizowany. No to wiemy przecież, to wiemy. Podróży, właśnie to wiemy. To już w Podmroku byliśmy zresztą, bo wyszło to przez przypadek. No ale wiemy już, że byliśmy w Podmroku, ale jeszcze w ogóle okazało się, że jest droga przez jakiś przesmyk. Co nie? Więc też ciekawy wątek. Co tu się najlepszego dzieje? Idźmy to zbadać. Siema! Another outsider come to see the boss. Mind your manners now, or he'll throw you in the pit. A, dobra, nie zdążyliśmy. Ja wiem, jakby chcieliśmy, to nie zdążyliśmy pomóc. W sensie. No, ale co tu dużo mówić? No, nie zdążyliśmy. Trochę. O! Możemy z nim porozmawiać, z tym pajączkiem. Ja bym z nią pogadał. Ona właśnie ma. To ma to? Powinna mieć. Porozmawiajmy z pajączkiem. A nie, nie porozmawiamy, bo nie za bramą. Okej, teraz widzę. Tam są jakieś w ogóle katakumby, ale. Yes, my desire. Closer, my sweet. I will wrap you. Bend you, and bite you, and eat you. Dramat, że to akurat ona jest ta, co rozmawia. Rzućmy jeszcze raz, to nie wiem, jestem ciekaw, czy to jej punkty inspiracji schodzą. No na farcie, na farcie. Na farcie to weszło. I see your sickness. A poison in the skull. Do not touch me. Do not come close. W ogóle nie wiem, czy to się trochę nie zbagowało. To taka dygresja, bo. Nie wiem, czy to się trochę nie zbagowało ogólnie, bo. Chyba nie mogliśmy z nią za bardzo porozmawiać, z tego tak wniczka bez, bo zobaczcie, że tutaj jest zamknięte i trochę się chyba zbugowało. A możemy, oni mogą nam otworzyć? Raczej nie. Raczej nie i to wszystko jest kontrolowane, ale to taka, to chyba błąd to był ogólnie. Wydaje mi się, że nie było opcji, żebyśmy porozmawiali z tym pajączkiem w ten sposób, jak żeśmy to teraz zrobili. Dobra, zobaczmy, co tu jest. O, tu jakiś gościu siedzi sobie. Nie no, fajnie sobie pochodzić po obozie goblinów, tutaj porozmawiać sobie ze wszystkimi goblinami. Tu się pracuje, takie pierdoły. Ze wszystkimi rozmawiam, takie mam zasady. Ale widać, że większość nie ma na jak co odpowiedzieć. A z nim możemy pogadać? Możemy. Praise is ever bleeding axe. Praise his throne of flaming iron. You know Maglubiet, a tyrannical deity who treats his goblinoid followers as slaves. Trying to interrupt my prayers? Scared of a real god? You're as gormless as the rest of them. Czemu wylądowałeś w tej kratce? Cause I'm loyal to Maglubiet. Cause I ain't having my head turned by some upstart. Aaaa, kumam, z uśmiechem była sobie piękna, z zakładem, że masz na myśli absolut. Bo jestem kapryśni. Macie gdzieś, inny goblin uwielbiają absolut. Zakładem, że masz na myśli absolut. Yeah.
then I can see by that mark on your hand that you're part of her mob. Bollocks to your absolute, and bollocks to you and all. You think this is funny? I'll be the one laughing when things turn ugly. Safer in here, and out there. Jak przyjdzie do czego, to niestety ciebie zabiję. Be wary. This place is trapped. Pułapki. Pułapki, powiadasz. What's the story? Jest tu szczur do przegadania. Pogadaj z nim. A longing for small. There is a light here. In the tight space. Okej, okay. nic ciekawego nie dowiedzieliśmy. O, widzicie? Kolejna chyba wskazówka. No musi to być związane z tym, jak to trzeba ułożyć tam w podziemiach. Keep moving. Let's... Boss rag. Dobra, czyli to jest takie... pogadanka o niczym. Dobra, tu mamy nic chyba. Chociaż to wygląda jakby butelka. To jakieś alkohole chyba, ktoś jakieś skitrane są. Ta, ktoś widzi? Ryzykowne to jest. Ale debil by nie podwalił. Dobra, wystarczy. Time to press ahead. A debil by nie podwalił. Ej, alkoholu darmowy to trzeba podwalić, jak to się mówi. Zasady to zasady. O, patrzcie, jacyś niegobliny. A to jest chyba ten cały przywódca. Tak to wygląda ogólnie. Nie no, wygląda na takiego debila. Co to jest? Pokonaj, zabij. Tu jeszcze jest jedna przywódczyni, ostatnia, mroczna elfka. Let's hope this gives us some answers. Okej. Silence. You'll interrupt the ritual. Rytuał, powiadasz? Przejdźmy się. Oho! No i teraz mnie zainteresowałeś. Zobaczcie, co tu mamy. Dobra, robimy taktyczne, wiecie co, ukrywanko. Debil, przecież oczywiście, że to podwalę. Marnowanie potencjału byłoby... Ach. Niestety, rzut musi być przynajmniej dobry, przynajmniej średni musi być, żeby ten... Jeszcze raz. No i to jest dobry rzut, już taki fajnie, fajnie wszedł. To nie jest najlepsze zbroje, rzut obron na siłę. Zajebiste. Weź to. To dla ciebie się przydadzą. Don't tell. Patrz na to, piekielne żelazo. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Sen, uzdrowienie. Sojusznik odzyskuje punkty wytrzymałości, ale może zapaść w sen. Takie ryzyk fizyk, okej. Okay. Dobra, i tak zabierz, bo ja za dużo mam, co za dużo to niezdrowo. No i to wszystko chyba. No trochę pieniędzy to było. No jak już tu jesteśmy, to... Ile żarcia. Jaki ile łupu. Co jak co, ale...
Dużo żarcia. Żarcie się przyda, będę mógł robić długie odpoczynki, to jest bardzo ważne w moim biznesie, uwierzcie mi. O, czosnek, kurwa, żarcie jest mega ważne, moi drodzy. Zapamiętajcie mi słowa, ja się trochę znam na biznesie, no żarcie musi być. Dużo żarcia, dużo alkoholu, takie są zasady. Dobra, i ładnie wyszło. Możemy przestać się ukrywać, jak na moje. Ej, tu jest w ogóle jakieś przejście na górę. Ja zobaczę, co jest na górze. Wszystkie ciekawości. Zaraz pogadamy z tym głównym rytualistą. Nie będę mógł się powstrzymać. O kurde, zobaczcie na to. A propos, przecież tu idę. A jeśli mamy zrobić tak ogólnie śmieszki śmieszkami, ale jeśli mamy zrobić zamach, czy to nie jest idealne miejsce na zamach właśnie? To jest idealne miejsce, żeby zrobić zamach. Opatrz, co mam na ciebie, strzała, nie, to strzała jest. To weźmy. Strzała błyskawic, w ogóle nie jesteśmy przeciążeni. Praktycznie jesteśmy, będziemy musieli oddać jakieś gówna innym też. No, trochę przesadziłem z tymi rzeczami. Tyle tego na sobie wziąłem. Tutaj jakiś worek z zapasami, pewnie to samy worek z zapasami. Wiesz co, kurde, ile Karla ty masz miejsca? Wiesz co, weź daj to tej może. Weź ponoś worek z zapasami żywności, bo to przecież to nie może tak być, że ty, ja mam całe zapasy jedzeniowe, dobra? No trzeba przyznać, że wygląda naprawdę fajnie. Fajne miejsce. Idealne miejsce na zamach. Upozorowany zamach? Maybe upozorowany zamach? Dobra, jeszcze powiem tak. Tą kapłankę zabiliśmy, bo miałem ku temu powód. Generalnie chciałem ją jebać, oszukać. Było to jakby w pełni, to było obronione. Natomiast na razie pozostałych nie mam jeszcze powodu, żeby zabijać. Chcę ich poznać, ich zdanie i potem zadecydować, komu pomóc, tak naprawdę. Dobra. Shugo narshuko, utasho kekto. I command you, corpse. Speak. Reveal truth to the absolute. Nothing. Must be reading it wrong. Shuga Narshukok. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. You taste the ale on his tongue and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. The elf speaks of the hunt for a great weapon and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam hungrily. If it isn't another true soul. He doesn't speak his next words. Yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. This Mind Flayer's build is smaller, its garb plainer. A fearsome creature even in death. But not the one that tormented you. Yet it too roamed the Nautiloid. It would have seen you, known you. Absolute says the dead Squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks. It's the artifact that she carries. The same one that protected you as you entered the goblin camp. Her mind focuses. Their suspicion cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. Na spokojnie, nie ma co panikować. You choke on black smoke as the hobgoblin bellows his incantation. I command you, corpse, speak and say sooth. Lucan ok, al koltek, shulkok hank.
The hideous corpse rises, tentacles writhing. Your heart seizes, and a questioning the creature might recognize you as its killer. Targnij do umysłu Ragnzglina i przejmij kontrolę nad przesłuchaniem. Udało się, moi drodzy. Ragnzglin's mind reels, then calms. He will speak as you command. With Ragnzglin's voice, you ask. Killed you. Ragnzglin remains composed. If he senses your manipulations, he gives no sign. The creature responds, not in words, but memories. You see a clawed hand open a holding pod, devoid of flesh, only darkness. Damn it! That tells me nothing! Ragnzglin remains ignorant to your presence in his mind murk. You choose your next question. Dobra, czy takie ogólnie, czego chciał zabójca? What did the killer want? Ragnzglin's mind is clouded by doubt, surprised by words he didn't expect. Again, visions flow through you. A swarm of Githyanki dragon riders, silver blades held high, control panels melting, flesh pods spilled open. Githamahant, they know something. Suspicion floods Ragnzglin's mind. Your brain howls as you force a final query into his throat. Dlaczego Githyanki ścigali ten statek? Why were the Gith chasing that ship? You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. The sky splits open and nautiloids pour out of a void that consumes the stars. What in the... The corpse collapses, silent once more. No, no! I'm not done! Riddles, all of it, and nothing to show for the trouble but rotting squid meat! No answers, no killer, and no damned weapon! The damned Trow was right. Can't let her get all the glory. Seems I ain't done with you. Report to the Trow. Minthara's the name. She's mounting an attack on that blasted grove. Tell her you'll join her. Nie możesz sam odwalić swojej brudnej roboty? Say that again. Cause I know. I didn't just hear you refuse the absolute. Dobrze, dobrze, pogadam z Mintarą. Falling in line. Just what I like to see. No i właśnie w tym momencie rodzi nam się drugi wątek. Zyskuję w ogóle, zyskaliśmy w ogóle. Fajnie, zyskaliśmy kolejną inspirację. Jest tu niezbudzanie podejrzeń. Fajnie wyszło. Generalnie i rodzi nam się kolejny wątek, bo jak sami widzicie, pokonaj gobliny. Ale możemy też napadnij awanturnik uległ i zradził położenie Gaju. Mamy już wszystkie informacje, których mroczna elfka Mintkara potrzebuje, żeby dać rozkaz do ataku. On zdradził położenie Gaju? Który awanturnik uległ i zdradził położenie Gaju? Nie mam pojęcia. Jeszcze mamy sekret artefaktu. Drog Król Goblinu mówi o naszym artefakcie. Próbuje zdobyć informacje o jego lokalizacji od martwych upiestów umysłu. Musi być potężny, powinniśmy zdobyć więcej informacji na jego temat. Pewnie tak. Dobra, to był niezły... No dobra, zapiszmy. To był niezły rytuał. To był niezły rytuał. No i zostaje jeszcze jedna... Że tak powiem, jedna osoba, z którą tak naprawdę nie rozmawialiśmy, jest to mroczna elfka, dokładnie tak.
No i no to fajnie, no to można powiedzieć, że już jakby wszystko, wszystko centralnie, wszystko zobaczyliśmy, zostawiliśmy tą tytułową mroczną elfkę i potem będziemy musieli podjąć prawdopodobnie decyzję, co chcemy zrobić. Czy chcemy po prostu zaatakować Guy, czy może nie. Co tu jest? A, tu w ogóle przejście jest takie skrótowe. O, mroczna elfka, jakaś fajna kobitka z tego, co widzę. No, dzień doberek. Witam panią. No, ja tutaj przyszedłem. Znaczy nie, dobra, nie wiadomo jeszcze jak wygląda. Dzień dobry, dzień dobry. Your scouting party has not returned and half of the intruders escaped your guards. Sorry, mistress. We mucked up. Hello, hello. Sanctuary is found. I will take something precious from you. Every hour the... O, jaka fajna! A trinket, a tongue, a limb. I widać, że jakaś taka miła. The lad will make the prisoner squeal soon enough, I swear. Silence now, creature, or I will silence you forever. Ciekawe, czy da się wyrwać. O, dzień doberek. Witam cię, laseczko. As she turns to you, her thoughts mingle with yours. A cold hand. Caressing your brain, the chamber melts away to reveal a dark, endless nowhere. In it you see a vision. The drow listens as a pale-eyed young woman whispers in her ear. One of those the voice spoke of, one of the chosen. The vision fades away. A true soul in such a grotesque form. The Absolute has a place in her heart even for Dathir. Her heart is more generous than mine. Join my hunt, fairy, and obey me. Okej, okay, fajnie, fajnie. Łowy, na kogo rozmawiałam z Nerem? Podobno możesz mi zapewnić bezpieczne przejście do wież... Nie wiem, wydaje mi się, że w sumie go zabiłem, ale nie, dobra, rozmawiałem... Rozmawiałem z jego trupem, co nie, więc może on coś tam wspomniał, mógł o niej wspomnieć. Muszę zacząć własne sprawy, skąd wiesz, że jestem najwierniejszą. Rozmawiałem z Nerem, podobno może mi zapewnić bezpieczne przejście do wież wchodzącego księżyca. Yes, I suppose I might offer passage, but first we hunt. Prove yourself worthy and you will have what you see. Łowy na kogo? Dobra, będę trochę często zapisywał, ale już tak mam. Worshippers of a false god. Their existence is an insult to the Absolute's claim on this region. There is a weapon the Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled. And of the weapon. She will seize it in the Absolute's name. The thief, whimpering in our dungeon, tried to flee to their sanctuary. We will continue to remove parts of him until he tells us exactly where it is. Podobno wyjawił już. He's been resilient, but he'll... Według mojego dziennika, oczywiście. She's seeking the grove you visited. Already you feel her mind closing around yours. Może zdołać ją zwieść albo zabić. Pytanie, no i teraz mamy ten wątek, w co iść. Dobra, skazanie drogi do diabez może dla nich oznaczać zagładę, ale dzięki temu zdobędziesz jej zaufanie. Speak, true soul. The hunt must begin soon. Nie potrzebujemy więźnia, wiem gdzie leży miejsce, którego szukasz. You are sure? And how did you find it? Przede mną nic się nie ukryje. Excellent. Now show it to me. Be my eyes. Her mind enters yours. A splinter of ice piercing your memories. Tiefling faces flicker into view as she attempts to learn the grove's location. Hmm.
Poczekajcie, to jest takie... Na razie ukryjmy. Dobra, może ukrycie to jednak za daleko powiedziane. Moja zdolność ukrywania w tym momencie się nie udało. Ja chciałem ci po prostu powiedzieć. Nie wiem w sumie po co ja to ukryłam. Mogłem ją wpuścić do tej głowy. Ale dobra, zobaczmy co się stanie jak ukryjemy. W sensie chyba wpuścimy ją do tej głowy, bo to jest w ogóle fajny wątek, co nie? To jest fajny wątek, to wpuszczenie. I see only fragments. Your mind is confused. Do what you must to clear it. Co tu się stało? A, lol. To tylko tyle? If you're here to help with the raid, talk to her ladyship. She's in charge. I trust you have cleared your mind. I hunger for battle. We must find the sanctuary. Dobra, w sumie jeszcze ukryłem, to faktycznie, odejdź. Tu jest bardzo długi loading. Dobra, to będzie ważny save, bo to będzie taki save. Być ten zły, czy ten dobry. I a propos jeszcze w ogóle Mrocznego Gaju, tam jeszcze jest jeden ciekawy wątek, bo to jest diabelscy, ludzie są w impasie, zabij Kagi, może przychylić szale. Ogólnie generalnie tam jeszcze w samym Gaju mogliśmy zrobić to spiździeć i pozabijać siebie wzajemnie, to jest całkiem fajny wątek, porozmawiajmy z nią. Nie no, fajna jest laska, to chyba jej pomożemy, co nie? Jak doszło do tego, że Mroczna Ewka stanęła na czele plemienia goblinów? They are flocking to the absolute. In sufficient numbers, they are an effective force. Expendable and willing. Tell me what you know. The Absolute will reward us with such power if we find this place. Muszę to zrobić, to jest silniejsze ode mnie. So close. Their fate is sealed, and you will be instrumental in the slaughter. Go to their refuge and make your way inside. As a friend. A jak już dostanę się do środka? I will gather a raiding party and move into position. You will open the gates from the inside when the time is right to strike. We will cleanse the place of infidels and burn it to the ground in the Absolute's name. And then we will be the first among her favorites. Good. Marshalling the goblins is no simple matter, but my warband will be ready to attack by next light. You must make your way inside. Once I am in position, on your signal, we break them. And when they are dead, the Absolute will reward your faith. As will I. Uuu, to mi się podobało. Oj, to mi się podobało. To było bardzo dwuznaczne. No chyba dla takiej obietnicy to chyba warto zaryzykować, co nie? Uratuj uchodźców. Spotkaliśmy Halsina. To wiadomo. Napadnie Metrela przygotowuje się do ataku na Gaj. Nakazała nam czekać do świtu. Powinniśmy odpocząć. Do świtu czekać. Okej, czyli będzie trzeba zrobić jeden długi odpoczynek na pewno. I mamy teraz, generalnie mamy tak. Możemy oczywiście zrobić rozpiździec w środku samym, czyli możemy zabić Kagę. Tam w ogóle jest taki wątek, co nie? To on se idzie, wykorzystać swój potencjał. To jest to. Mistrzowską broń. Znajdź drzewo susurowe, dobra. Ale ta chce coś powiedzieć, pogadajmy z nią. Whoa, soldier. What did you just do? Oj tam, daj, nie martw się, mam plan. Gawidro, nic się nie stanie. To co trzeba było zrobić. My gods. All those people. You'd sacrifice them just like that. Oh, I can't believe this. You need to stop this. If you don't, I will. Soldier. Boję Karla, boję się, że ode mnie odejdzie. How can I help? A ona jest naprawdę potężna. To byłoby bardzo niezręczne, gdyby odeszła do mnie
z takiego, jakby powiedzieć, głupiego powodu. I'll take that. Poczekaj. Tu nikogo nie ma, co prawda. Czyli o bogowie walka. Podoba mi się. Trochę mi się podoba ten wątek, trochę nie. Pokonaj przywódców, pokonaj. To. Zabij. Dobra. Zanim jeszcze wyjdziemy, w ogóle taka dygresja, bo my dużo rzeczy nie zrobiliśmy. Wyjdźmy w ogóle stąd. Albo teleportujmy się zarośnięte ruiny. Podmrok, nie, obóz, szybciej, obóz goblinów. Gdzie to w ogóle teleportuje nas? O, jesteśmy w obozie. W ogóle taka dygresja, bo tu w ogóle jeszcze jest jakiś jeden wątek, którego w ogóle nie zwiedziliśmy. Ja nawet nie wiem, czy tędy można pójść, czy to się idzie. Nie, tędy się idzie. Zobaczcie, mam jeszcze to. Znajdź patrol w pobliżu przełęczy północnym zachodzie. To jest chyba ta przełęcz, to jest w ogóle jeszcze inny. Dotrzyj do górskiej przełęczy. To jest chyba przełęcz. I to jest właśnie jeszcze inny wątek. I tu jeszcze, no i w sumie to tyle, będziemy chyba kończyć. Tu coś jeszcze podczyć do wieży schodzącego księżyca przez kuźnię Gryma. Czemu tu? Okej, ciekawe. Wydaje mi się, że ten wątek niedługo będzie się kończył. Jeszcze mamy z Khalsinem kwestię. Nie wiem, Khalsin jeszcze jest w obozie ich w sumie. Ale mam jeszcze jeden wątek, o którym zapomniałem. Chodzi o nasza ogniska przyjaciółka. A, piekielne żelazo zabrać ze sobą. No to piekielne żelazo mamy. No dobra, czyżby to będzie finał? Finał, na który wszyscy czekali? A może nikt na niego nie czekał? Nikt takiego finału się nie spodziewał? Dobra, chodźmy do szmaragdowego gaju. No na pewno to wzbudza wiele kontrowersji, ta decyzja ogólnie. Aczkolwiek koncept jest. I zostało, ona powiedziała, że do świtu, więc ogólnie rzecz biorąc na pewno teraz nie zaatakujemy, tylko chyba będzie trzeba poczekać. Będzie trzeba poczekać na odpowiedni moment. I oczywiście mamy jeszcze jeden wątek. Wątek, który jest związany tutaj oczywiście... Mag... O, naciśnij J. Coś zostało zaktualizowane. Chcę z nami pogadać. Magu, o co chodzi? Co się dzieje? Weź się nie ruszaj, bo chcę z nami pogadać. A, ranny jesteś. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Mamy go w miarę dużo, z tego co pamiętam. Czekajcie, ja muszę zobaczyć, bo dużo było artefaktów. Punkty wytrzymałości, ale może zapaść w sen. Pośpiech przyspiesza krok objęty działaniem istoty, jej szybkość ruchu wzrasta. Jej jeden na cały pozostały czas trwania tego efektu. Imby, na początku walki, to jest takie... Takie sobie mi się wydaje, dobra Gale. Posępne serce ma jeszcze takie rzeczy, o posępne serce ma, w ogóle dużo mamy. Zobacz ile oni rzeczy mamy, wiecie? Tak sobie teraz patrzę na to. To wiesz co, Mariola, patrzcie ile ona ma, jakieś pędzące iskry. Jaki szybki krok. Łapacz pocisków, akurat spoko nawet. Naaktywizowanie wody, albo ta tarcza, aura błyskawic w sumie.
To chyba ta aura błyskawic mimo taka sobie jest. Dobra, dawaj to. Thank you. Lepiej się czujesz, byczko? Od razu lepiej, tak? Fajnie, fajnie. Wiem, że jest jakiś wątek, jak on zginie, ale jeszcze nie zginął na mojej oficjalnym save'ie. Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mister, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Mów śmiało, jesteś wśród przyjaciół. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. And from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time she became my muse. And later even my lover. Chcesz powiedzieć, że kochałeś się z boginą? Oh yes. No nieźle, Gail. Body. No nieźle, Gail. And soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet. Every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. W jaki sposób próbowałeś ją przekroczyć? Znasz, że wiesz lepiej od samej Mysty? Jesteś większym głupcem niż... A, dobra. W jaki sposób próbowałeś ją przekroczyć? Pochwalę twoją ambicję. So not, I think, my methods. I tried to convince her. I pouted. I pleaded, swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. Inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Nie no, powiedz wszystko, zaintrygowałeś mnie. Chcę usłyszeć całą historię. Very well. Lecimy w to. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. And he almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mystra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Rozumiem, że kwiatów i czekoladek nie brałeś pod uwagę. You know me. My gestures can never be grand enough. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you.
feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in. Into the dark. We've seen this before. The book. The black tendrils of chaos weave that lash out and overtake you. The dread is as real as the first time. The oppression just as unbearable. Jakim cudem wciąż żyjesz? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. I ta muzyka taka w tle, taka luźna. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. No dalej. Umrzesz. Rather worse, actually. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry. And it'd level a city the size of Waterdeep. Fajnie, 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 Gale. Widać, że ten... Ufałem ci, Gale. Trzeba było powiedzieć mi od razu. I know. All of this... does feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Nie no, Gale, jesteś moim nadwornym debilem. Najpierw chcesz poznać zdanie pozostałych. Dotarliśmy tu razem, razem pójdziemy dalej. Nie ma o czym dyskutować. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank Mam nadzieję, że jak będę mordować cały Gaj, się nie pogniewasz. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now. Even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Okay. Dobra, przyszedłem tutaj w sumie, żeby załatwić parę spraw. Przede wszystkim chodźmy do sklepikarza. Tak, pójdziemy jeszcze do sklepikarza. Może coś tam ciekawego mu jeszcze wciśniemy. No i w sumie to jest ciekawy wątek, czy zabić tą Kagę i mieć jakby częściowo z głowy ten temat. Of course, but please remember, you're not the only one in need. Lovely day this, for now. Śmiesznie, że to jest ten. Dobra, sprzedajmy to. Można po prostu Błażeja tak odsprzedać. I heja, nie będzie. Można po prostu sprzedać Błażeja. Czy my potrzebujemy tej formy? Ona mega dużo, chociaż... Nie wiem. Ciężko stwierdzić, czy będziemy mogli jeszcze jej użyć, wiecie? Więc chyba to po prostu pierdzielimy. Co to są za buty? Buty Karlach, masz lepsze. Masz te? O, faktycznie, masz fajne buty nawet. Dobra. Klasa pancerza jakaś, cięte obrażenia, ale to jest topór dwuręczny, taki... Taki se. Sprzedaj już to gówno, po co ci to? Po co ci to, Karla? No właśnie. Dobra, troszkę posprzedaliśmy. Chodźmy jeszcze do tego jednego kowala. Ja zobaczę, czy temat zostanie ruszony z tym, że mamy więcej tego żelaza. Seems like a good moment to talk. Looking for steel? Udało mi się znaleźć kolejny kawałek Bielonistę. Możesz wykonać z niego ulepszenie? Zapytajmy się go. Hold on to it for now. I haven't quite worked out a schematic for a new design.
Might take me a bit of crunching. Kurde gościu, niedługo cały gaj będzie martwy. But it's my top priority, believe me. Anything to take my mind off. Well, everything. Więc na twoim miejscu bym stąd zawijał się, byczku, wiesz? Dobra, tak z ciekawości, jak mnie lubią. To jest zawsze ciekawy, ciekawy sprawdzień, bo tato już zrobi wszystko, ona pójdzie już za mną w ogień. Widać zresztą, że nasza kochana kleryczka już za mną pójdzie w ogień. Ten mnie w miarę polubił. Ta neutralne ma stosunki. No, więc tutaj ja się boję, że ona jest bardzo fajną pomocniczką, a boję się, że może po tej akcji totalnie odpuścić. Dobra, to mamy jedną sprawę do załatwienia, której nigdy nie załatwiłem. Something's on my mind. Stop! This place is off limits. Leave. Przyjrzyj twarzy, próbując odczytać emocje. Oczywiście zróbmy to. Ja pierdykam naprawdę. Naprawdę? Tak ty jesteś zajebisty? Taka jesteś pozytywna, Bezo, jestem tu, żeby ci pomóc. Oszustwo jest, powiem ci, że nie mogę powiedzieć na pilnowanie tego miejsca. Dobra, w oszustwo polecimy, mam największe boosty. Piękne, pięknie, proszę państwa. Pięknie, proszę państwa. Damn it! Figured it was a pity post anyway. Do what you gotta do. Sorry if I don't show you around. Pomóc ci wstać? I just fall back down. Legs are as steady as a foal's. Bloody potion! Ciekawe. Założę się, że ta twoja mikstura rzeczywiście była środkiem paraliżującym. Nie jest w stanie cię ścigać, zabierz jej torbę i odejdź. Co ona tam będzie miała? What? No, the potion worked. I'm strong as a bugbear and fearless. The old lady warned me that this might happen. That it was a side effect. Zdaje się, że dałaś się nabrać. No, she's been nothing but kind to me. To nie ma znaczenia, niedługo wszyscy będziecie martwi, ale dałaś się nabrać. Sorry, I... need a moment. I'm not feeling the best, but I'm sure it'll pass. If not over, then through. If this isn't the most boring. What's inside? Tutaj już nie ma kradzieży, więc w sumie debil by tego wszystkiego nie zabrał. Oho! A nie, to jest chyba do tego sekretnego wejścia, teraz widzę. A, to mogliśmy tędy też moglibyśmy wejść do niej. O, to tak nie wiedziałem, nie ogarnąłem tego totalnie. Śmiesznie. Coś tu będzie. Jakiś tom. Tu w ogóle jest zamknięte, co ciekawe. Ale już nie. No dobra, powiem tak, zostałaś oszukana, w sumie nie obchodzi mnie to za bardzo. Niedługo i tak wszyscy będziecie martwi, więc po prostu sobie stąd pójdę. Fajny, dodatkowy właściwie wątek, który przez przypadek odkryliśmy. Dobra, sprawa jest następująca, moi drodzy. Idziemy... A propos w ogóle takich miejsc, gdzie dziura, jestem ten, wydaje mi się, że wszystko jest jakby, wszystko się otacza o miksturę zmniejszającą.
Czy ja mam w ogóle miksturę zmniejszającą, tak ciekawości? Kolosa. Nie, nie mam, bo wydaje mi się, że to byłaby. Dobra, chodźmy jeszcze. Jest jeden właśnie wątek, który trzeba wyjaśnić, czyli zabicie tej całej wojowniczki. Jest to ciekawy wątek, bo jej nie zabiliśmy. A w sumie moglibyśmy ją po prostu zabić, skoro i tak całego gaj potencjalnie możemy zabić. Jednak tu jest jeszcze jeden ciekawy wątek. Ja w ogóle sobie z nią na początku pogadam. Jest jakiś czar czytania w myślach, to ja bym go użył wtedy. Ale jeszcze sobie z nią pogadam. Zewrór chce cię usunąć. Dobra, za chwilę. Za chwilę. Powinien być czar. Czar albo ewentualnie zwój tak zwanego czytania w myślach. Coś takiego. Zwój pomocy. Zwój umarłymi. Wampirycznego dotyku. Jak już to ktoś z magów powinien mieć takie zaklęcie. Gdzieś było. Było zaklęcie czytania w myślach. Jestem pewien, że było zaklęcie czytania w myślach. O, jest. Wykrycie myśli. Żeby rozmowy z nimi. To jest dosyć ciekawy. Weźmy zasad na razie. Zobaczmy, czy ja mogę w ogóle. A nie, to działa w ten sposób, tak? Dobra, rzućmy i tak. Speak, while there's time. Do rytuału niezbędna jest potężna magia. The rite of thorns. It is the tree father's gift that none. The grove will be cloaked in bramble and thorn. None of this can happen while outlanders infect us. Sylvanas demands. Powiem wam, że użyliśmy zaklęcia, absolutnie nic się nie dowiedzieliśmy. W sensie, to jest w ogóle ciekawy wątek, bo faktycznie ja nie wiem, jak się dowiedzieć, bo to jest wątek ogólnie, którego nie wiem do końca jak skończyć, co nie? Bo jest ewidentnie napisane, co trzeba zrobić, co nie? Czyli jest ewidentnie napisane, uratuj to wiemy, gobliny wyruszyły do ataku na Gai, powinniśmy porozmawiać z Halsinem. A, w ogóle z nim możemy porozmawiać, to może później jeszcze. Ocal pierwszego druida. A on opowiedział o tym. Tu jest, tak? Gdzie to jest? Poczekajcie, zabij Kangen, MLC druidzi. I tu jest zbadaj. Powinniśmy to zbadać. No właśnie, nie możemy się od niej de facto dowiedzieć, czemu ona tak bardzo chce. Porozmawiajmy z wilkiem. Gdzieś tu biegał se. Czemu ona... Szczury nie chcą, nie są za rozmowne zbytnio. Ej, gdzieś tu był ten wilk, co nie? O, z nim pogadajmy. Nie mam pojęcia i nie da się tutaj tak dowiedzieć za bardzo, dlaczego. Another stranger come to vex me. What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my head hurts? Kto ci dokucza? Dam mu nauczkę. Silence. Your help is not required. Not by me, at least. No dobra, nic się nie dowiemy. O, to jest ciekawy wątek. Zbadaj postępowanie Kaki. Musi coś tu być. Ja wiem, że on mnie obserwuje. Coś musi być na rzeczy.
light on my feet. Rytuał cierni w ogóle jeszcze. Co to był ten rytuał cierni? Powiem wam, że próbuję tak jeszcze przejrzeć. Another step forward. Dobra, mam jeszcze jedną, to jeszcze jeden sposób, żeby coś sprawdzić. Mógłbyśmy spróbować ją teoretycznie okraść, ale musiałoby nikt nie patrzeć. Ja tu widzę, że cały czas chyba patrzą. Ten cały czas pilnuje. Nie do ukradnięcia. Kurczę, no wydaje mi się. Coś ukrywa. A tu coś jest ciekawego? Jeszcze obczajmy. Ja tu to okradałem już, tak mi się wydawało przynajmniej. Nie, to już nawet nie jest w terenie. Dylemat. Ej, coś mam. Widzicie to? Znalazłem coś sekretnego. Ej, tego nie widziałem wcześniej. To może być to. A, dobra, okej. Okay. Włączmy tryb turowy. Dobra, tego nie widziałem, byczki. W końcu coś nowego znaleźliśmy. Krytyczny sukces. Przedarta na pół notatka. Coś mamy. Coś mamy, nareszcie. Dobra, uwaga. Ale on coś odkrył w ogóle, przez przypadek. Co tam odkryłeś? Okej. Znajdź brzeg Candidare Faldora. Jakaś rzadko, to jest jakaś rzadka książka. Fajnie, fajnie, że takimi rzeczami się ekscytujesz. Uwaga. Znaki krzyżujące się na stronie sprawdzają wrażenie, jakby ktoś chciał raczej pociąć kartkę, a nie ją zapisać. Przestań nabagnać pod drzewem. Przyjdź sama. Pod drzewem na bagnie. O kurde, ale tutaj wątek się nam ruszył. Coś w końcu ruszyło. Widzicie? Znaleźliśmy listę adresową do Kangi, była w nim mowa o spotkaniu na bagnę. Co naknuje? Dobra, no i coś widzicie. Jednak. Bo to jest taki wątek, który wiecie, tak naprawdę nie musimy go robić, tylko że my go w ogóle nawet nie ruszyliśmy i dlatego on jest też ciekawy, bo po prostu nie został ruszony w żaden sposób. Wiecie, on w ogóle nie został ruszony, co nie? Jeden ostatni wątek przed totalną zagładą. Gaju, ostatni... Ostatni wątek w Gaju, który został w żaden sposób nieruszony. I to jest dosyć ciekawy wątek. Chodźmy do, na chwilę do właśnie... Spuszczona, obóz goblinów. Nie, nie, herbaciarnia nad rzeką. O. No dokładnie, piękna jakże... Patrzcie, jest, widzicie? I to jest właśnie, to jest ciekawe, bo to jest to miejsce, które, do którego trafiliśmy przez przypadek, moi drodzy. I teraz, proszę państwa, teraz okazuje się, że ta droga, którą na początku wydawało mi się, że znaleźliśmy przez przypadek... No tak, jeszcze wpadniemy na jakieś zajebiste pułapki. Ach, zajebiście, kurwa. Dobra, niby to niewiele niby zmienia. Zajebiście w ogóle wyszło, co nie? Wykrwawimy się, no mega, mega, mega dobrze. Dobra, najwyżej machniemy. O nie, 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 tryb najwyżej machniemy ten krótki odpoczynek czy coś. Trochę życia straciliśmy. Krótki odpoczynek to zregeneruje. No i proszę bardzo, patrzcie.
Tutaj. Coś tutaj jest na rzeczy. Nic nie widzę. Może żeśmy się splątali. Chyba no nic tu nie widzę. Myślę, że może tu coś jest ukrytego w sumie. Nie no, ewidentnie tu jest zaznaczone, że coś jest na rzecz. Dobra, podejdę bliżej. O, o, jest! List do Kagi. Mamy to! No i widzicie? Kurde, nikt się nie spodziewał, że znajdę takie rzeczy. Olodan doniosła o twoich postępach. Z zadowoleniem dowiedziałam się, że rytuał cieni został rozpoczęty. Wkrótce wyruszam z kniegi otulisko do wrót Baldura. Jeżeli potrzebujesz dalszej pomocy mojego kręgu, poproś o nią teraz. Po zamknięciu szmaragdowy gaj stanie się z domeną druidów cienia z tobą jako pierwszą druidką. No nieźle. Jeszcze ten... No dobra, no i co? Wracamy do gaju w takim razie. Okolice szmaragdowego gaju. No chyba mówisz, że tutaj jest najbliżej, co nie? No tam do samego gaju nie wejdziemy, musimy tędy. Proszę państwa, odkryliśmy właśnie druzgocącą, mroczną tajemnicę. W ogóle to na dole będzie mogło, można było zejść na dół? Tak z ciekawości pytam. Wygląda jak miejsce, do którego można zejść w sumie. To tak bardziej, bardziej ciekawostkowo do tego podszedłem. No proszę, kto by się spodziewał? Nikt. A tam nie dojdziemy, a tu dojdziemy? Też nie może dojdziemy. Dobra, nieważne, idziemy szybko. Kto by się spodziewał takiego plot twistu? Dobra, wiecie co? Oni w ogóle... Ej, zróbcie może krótki odpoczynek. Co tu mamy? A, leproza Gnilda, wilgoć, zmniejszona o połowie na powierzchni. Co to kurwa? A, bo oni nie są, o kurde, debile. Debile, przecież my nie jesteśmy razem. Macie rację. Ja tak zastanawiam się o co tu chodzi, co nie? Czy Gale naprawdę? Nie, dobra, Gale. Gale, ty matole. Dobra, biegnie Gale, biegnie, biegnie. Czyli widzicie, no dobra, skonfrontujmy się jeszcze z Kagią w takim razie. No będzie trzeba, no będzie trzeba zrobić długi odpoczynek przed bitką, na pewno. No i co, no i totalną siekierę motykę, tak mi się wydaje. No to jest to najsensowniejsze rozwiązanie dla gaju. No ogólnie mam takie mieszane uczucia. Ale w sumie, no fajna była ta laseczka, taka była miła się wydawała. Co nie, no taka była, wiecie, taka była otwarta, powiedziała, że mi się jakoś odwdzięczy, no tak jakby to był ciekawy wątek. A czym nam zależy na tym gaju? No tak średnio bym powiedział. Aha! Znam twoje zamiary, chcesz przejąć ten gaj dla druidów cienia. What? Ale plot twist.
That damn nose of yours has gone poking in our business. Mistress Ollerton, I can explain. Shh, shh. No need. It couldn't be helped. Corga, what is the meaning of this? You think yourself quite the spy, don't you? Go on, tell him. Przeczytaj ten list, znajdziesz w nim wszystkie odpowiedzi. Ludzie przejmują władzę nad Gajem. W kręgu od dawna potrzebne są zmiany. Ciekawe w sumie. Ciekawe wątki tutaj można decydować. Ale to nie jest decyzja, którą chcę podjąć, ale zobaczę, co się wydarzy. Shadow Druids. Corga, have you lost your mind? You and Elsin welcome untouchables to your midst. You defile the grove for the sake of harmony. Ollerton speaks truth. Who among you disagrees? Who would see this grove in ruin? The choice is made. Corga, burn the tainted away. Start with a snitch. As you say, Ollerton. Weź sobie ten gaj, nie zamierzam ci przeszkadzać. Ej, a ciekawe, co się wtedy wydarzy. Zapiszmy sobie. Oh, but you already have. Or does my memory fail so completely? End them, Corga. Unless you have lost your nerve. Zajrzyj do umysłu Kagi. Niech będzie, spróbujmy. Taki test średnio trudny, ale się udało. With the grove taken for Cloakwood, the circle will see that I'm right. The Great Mother will guard us from all danger. Interesujące. Cienie nie przyniosą ci ocenie, tylko zepsucie. Zatrzymaj to, póki jeszcze możesz. Rozpatrujesz, szukasz potwierdzenia, że postępujesz słusznie, przez co zapomniałeś, kim naprawdę jesteś. Dobra, użyjmy perswazji. 15, rzut na perswazję. Ładnie, ładnie. No, you don't know what you say. In shadow, we are purified. You watch Corga closely. If she is moved by your plea, she gives no sign. Cię nie przynoszą jedynie zepsucie, nie potrzebujesz ich. Wiem, kim są ci druidzie. W ich rękach ten gaj czeka rozkład i gnicie. Wyrycuj teksty z malowideł, przypomnij kazę o dziedzictwu gaju. Fajne, fajne takie dziedzictwo. Cię nie przynoszą, ty jedynie nie potrzebujesz ich, ale perswazja jest najpewniejsza. Piękny rzut na perswazję. When the darkest hour fell, it was us that brought light. Sylvanas demands we illuminate shadow, not hide within it. How was I so blind? Careful, Corga. The shadows don't forgive. I belong to the shadows no longer. You've no power over me. You would question my power. Mother Earth, hear me. Grant me your wrath. Dobra, to będzie łatwa walka ogólnie. Tylko trzy osóbki. Nie no, w sensie mówię szczerze, to będzie naprawdę bardzo ładna, łatwa walka. Możemy tego zaatakować ukradkowym atakiem. Nice. Możemy też zwód zrobić na tym gałganie. Tutaj mamy ułatwienie. A to walnijmy tego. Oho. Dobra, spróbujmy na niego rzucić urok. Misia się przemienił. Ech tam.
Dobra, to będzie łatwa walka. Nawet nie wiem, czy jest sens chronić ją tak naprawdę. Dobra, akrakadabra. Masz tu taki prezent ode mnie. Kurwa, no w sumie to podeszłam strasznie blisko. Masz odstąpienie? Nie masz odstąpienia. Dobra, jolo, co może się wydarzyć, prawda? Masz tu wszystkie obronne rzeczy ode mnie, no. No to raczej easy sprawa, jeszcze bardzo dużo tu mamy pomocników. A jesteśmy naprawdę potężni jak na ten etap ogólnie. No tylko niestety nie zdążyliśmy ich zabić, oni się już po tego wali, ale luzik. O, zaraz ta wleci, to jak ta wleci, to będą wszyscy martwi zaraz. Dobra. Mamy, nie mamy dodatkowego ataku? Smutek. Kurde, jak chybiła. Mag musiałby rzucić na nią. Ale przy tej walce, kurwa, naprawdę, jak ja patrzę, jakie tu walki teraz robimy, to jak zwykle utrudnienie. Rzucisz na niego to zaklęcie? Ładnie. No dobra, to co? Nie, nie, ukradkowy atak. Ładne, krytyczne uderzenie. Blood follows me everywhere. Powiem tak, to jest. O, piesek dobije, wyje. Albo i nie dobije. Patrzcie, ile mamy naszych jest gości. One we trzech chciały pokonać tutaj całą armię. Nie było opcji, żeby to się udało. Ona tam nawet nie dojdzie. Dobra, strzel po prostu. No, mogło tak się zdarzyć. No i proszę bardzo, ending. Happy ending nawet. Oczywiście Gale Devil najbardziej oberwał, no. Chyba standard. Dobra, gdzie jest ta główna ogałganica? Tutaj jest. I co teraz? Żebyś wiedziała, coś ty sobie myślała, że przyłączę się do druidów cienia. Władza to potężna pokusa, wiem to aż nazbyt dobrze. It was through power that I would keep her safe. Or so I thought. Yet I betrayed Sylvanas himself. Led the circle to shadow. We will stop the rite. W sumie moglibyśmy ich też wszystkich zabić, oczywiście. My fate lies with Sylvanas. May he have mercy. A co z podobiecznymi Zevlora? Jak druidzi cienia w ogóle do ciebie dotarli? Nie zasługujesz na litość. It began with a letter. There was no messenger. It simply appeared. Alladin came soon after. An army was coming, she said. Goblins, drow, and more still. Legions upon legions. The druids of Cloakwood knew the dangers this would bring. They ordained that all circles cast the right. Ciekawe, czy my jakbyśmy dopełnili ten rytuał. Olaf taught me to harness the tree father's power to wall us in. Czy wtedy ci nie mogliby zaatakować? Czy da się w ogóle dopełnić rytuał? You know the rest. I would turn the grove over to them. I won't forget the wounds I've inflicted. I pray Halsin returns to heal them in full. A co z podopiecznymi Zevlora? We will grant them safe harbor until they depart.
Meanwhile, help us contend with the goblins. Perhaps we can dissuade them from attacking. No i co? Wątek zakończony? A, ukończony. Wątek został ukończony. Dosłownie. Let's see what this does. Możemy jeszcze tu porozmawiać. Wróć do Zevlora. Dobra, to wrócimy do Zevlora. Wrócimy do Zevlora i powiemy mu, co się wydarzyło. Ach, i wyobraźcie sobie, że prawdopodobnie już niedługo wszyscy będą tutaj martwi. Uwielbiam takie zakończenie, o bogowie. Coś pięknego. Znaczy, jeszcze nie zdecydowałem, ale przyznam się, że bardzo mocno to rozważam. Totalną siekierę motykę. W sumie równie dobrze moglibyśmy zabić wszystkich. No ciężki temat, nie wiem co zdecydować, co nie, jak tutaj ruszyć ten temat. Trochę jest smutno mi, że rozwiązaliśmy sprawę Kagli i ją ostatecznie zabiliśmy w sumie. I'm told the druids have stopped their damn chanting. What happened? Zgodziła się na przerwanie rytuału. Truly, Ilmater's ashes. I never thought she would actually see reason. Thank you. We still have the goblins to contend with, but you've given us time to prepare. I need to ensure my people make the most of it. But here, left over from my soldiering days, it's sparse thanks for what you've done for us. And I'm afraid I have more yet to ask. Co tym razem? Niech nie zgadnie, czegoś ode mnie chcesz? You've bought us some time here, but the goblins are still massing out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. To zależy. Masz czym zapłacić? I suppose so. We don't have much, but we'll scrape together whatever we can. Lepiej, żeby było wystarczająco. Of course. Everything we have. Anything we can give you, we will. We'll be ready to leave as soon as you give word. No word from scouts yet? No, sir. Do jakaś, coś, jakieś rękawice dostaliśmy. Siły. Hey, good looking. Jak już to dla niej, rzuty obronne. A to jest po prostu rzuty obronne, siła, tu są lepsze, dobra. Dobra, wykonaliśmy zadanie, fajnie, fajnie. Ale coś nowego? Nie. Zbadaj, pokonaj gobliny. Napadnie eksplodowany gaj, ocal pierwotnego goblina, wyszły na atak, powinniśmy porozmawiać. Generalnie mamy trzy rodzaje teraz zakończeń i to już jest generalnie prawdopodobnie koniec tego etapu. Jeszcze jedyną rzecz, którą ewentualnie możemy rozważyć, ewentualnie, to jest pogadanie z Halsinem, co nie? Zrobimy to jeszcze, obóz goblinów. Ostatnia rzecz, jeszcze przed tym, jak rozpocznie się totalna rzeź, zależnie od tego, jaką stronę wybiorę. To jest właśnie, właśnie porozmawianie z Halsinem. Pogadajmy z nim, powiedzmy mu o tym, zobaczę jak zareaguje. I być może w ten też sposób ostatecznie, powiem wam szczerze mówiąc, że na aktualnie mam większą ochotę zaatakować Gaj. Wszystko tam jest takie, wiecie, tam im trochę pomogliśmy, fajnie się powygłupialiśmy, ale ostatecznie będzie dosyć zabawnie, jak gobliny przejmą ten Gaj. A tam mi pomoże przedostać się do księżycowego. No Halsey niby też tak mówił, że pomoże mi z tym księżycowym. Ale wiecie jak jest, po co komu Halsey, jak można mieć fajną mroczną elfkę, co nie? Która dodatkowo coś tam obiecała po udanym
po udanym ataku. A jeśli coś nam obiecała, to brzmi całkiem ciekawie. Było bardzo dwuznaczne. Looking ahead. Dobra, Hansin. Info fantastyczne dla ciebie mam. The ringleaders have to die. The very natural order of things is in danger. Thanks to them. Chodź ze mną, przyda mi się twoja pomoc. Odejdź. Naprawdę? Naprawdę? Tylko tyle? Z Halsinem porozmawiać. The ringleaders have to die. Okej, okay, czyli generalnie bardzo, bardzo słabe. Dobra. Dobra, moi drodzy widzowie. Tak właśnie będzie rodzić się legenda. Tak właśnie będzie rodzić się legenda, ponieważ my będziemy, musimy otworzyć bramę, natomiast było powiedziane, że chyba o świcie, tak? Czyli będziemy musieli pójść na długi odpoczynek jeszcze. I tak rozpocznie się walka. Walka o... No nie wiem, walka o szmaragdowy gaj. Walka przeciwko szmaragdowemu gaju, gdzie dosłownie wyrżniemy wszystkich. Oczywiście ja to traktuję dosyć prześmieszkowo, bo jest niewykluczone jeszcze takiej opcji, że po prostu zobaczymy, jaki będzie efekt. Bardzo nie chcę stracić Karlak. Boję się, że po tym całym wydarzeniu, bo on jest bardzo dobrą wojowniczką. Co robić? Gaj czy gobliny? Co nie? Generalnie taki safe. Zobaczę, czy już mogę to pociągnąć. Widzicie, tak myślałem. I haven't seen a single goblin. Tak, prawdopodobnie długi odpoczynek, żeby się udać. Bo było powiedziane, że idź na odpoczynek. W ogóle mamy tu jeszcze kilka dialogów, to też pogadajmy. A jest ten cały bard, którym mamy też pogadać. No, to w sumie moglibyśmy pogadać z tym całym bardem. Prawda? Bardem, by się z nim zaprzyjaźnić. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists and of course your esteemed company. Co wiesz o kijankach? Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flayer specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Z jednym z nich walczyłem. Here. On the Sword Coast. Impossible. Nie, tylko napotkałem już łupiecą umysłu, jednego zabiłem. Nie, tylko napotkałem już łupiecą umysłu, jednego zabiłem. That can't be. Zabiłem łupiecą umysłu w jego leżu na pokładzie Nautoida. You're either an excellent storyteller, or you've experienced something quite exceptional. Tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? Owszem, łupiecą umysłu zanikowym pasożerem. Można to nazwać niemocą, ale to bardziej jak mentalna transwestancja. Curious. Illithids, their technical name, form a hive mind. One shouldn't be able to hear their dark whispers. Unless... Chyba zeszczepiono ci ich pasożyta. That's quite impossible. You'd have undergone seramorphosis by now. Gdyby tylko twoja niewiara mogła zmienić fakty. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Ridiculous. Isn't it? Zbadaj mnie, sam się przekonasz. Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. If I just peer in your eye... Do tego martwego czy tego żywego? Oh, dear sweet God!
Przestań wrzeszyć, możesz mi pomóc? I mean, yes. I suppose I can. Przecież nie muszę, ale tak tylko mówię. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Otrzymujesz. Po co mi taki pancerz najnowszy? Mamy nowego kolegę, powiadasz? A nie, on nie jest, widzicie, to jest ciekawe, on nie jest po prostu moim kolegą na zasadzie, że jest w obozie. Ale nie mogę w niego... Nie, czyli widzicie, zostawił w obozie, został w obozie, ale nie, że grywalna postać chyba. Czy w moich badaniach trafiłeś na coś, co mogłoby rozwiązać mój problem z pasożytem? Not yet, I'm afraid. But my expectations are very, very high. No dobra, no to co? Drzema chyba taktyczna. I patrzymy, co się wydarzy jutro, prawda? Ale jestem podekscytowany, powiem wam. No, emocje sięgają zenitu, nie ma co tamto. Ekscytacja. Taki totalny rozpiździec. Będzie się działo, moi drodzy. Oj, będzie.